Witamy w kolejnym odcinku Jastrubnych. Dzisiaj tradycyjnie jest z Wami Marcin Blejrzak oraz Łukasz Zaczyński. A obok nas stoi przedstawiciel marki, która niezbyt często bywała w naszym programie, marki szwedzkiej. Na dodatek jest to flagowy przedstawiciel po ostatnim faceliftingu, czyli jest to Volvo S80. I warto zwrócić tu uwagę na to, że jego główną konkurencją będzie oczywiście fantastyczna niemiecka trójka, czyli BMW serii 5, Audi A6 oraz Mercedes E-klasy. Tak. Zapraszam na test. Najpierw był Volvo PV800, produkowany w latach 1938-1958, w czasach, gdy jeszcze nikt nie myślał o tym, jak historia może się potoczyć i w czyje ręce wpadnie firma Volvo. Jego następcą był przedstawiciel segmentu E, czterodrzwiowy sedan o nazwie 164. Jego młodszy brat był już kanciasty i stateczny. Stateczny jak seria 260. Został zastąpiony przez model 760, a nieco później 960. W 1997 roku nazwa modeli została zmieniona na S90 w wersji sedan. Następcą był samochód osobowy klasy średniej wyższej S80. Produkcja rozpoczęła się w 1998 roku, a od 2006 rozpoczęto produkcję drugiej jego generacji, która dziś stoi przed Wami. Volvo S80 to spokojny, stateczny pojazd. Świadczy o tym przede wszystkim wygląd samochodu, który pomimo delikatnego faceliftingu nadal zwiastuje nadejście raczej delikatnej bryzy niż huraganu. Linia dachu opada swobodnie, naturalnie. Uroku dodają chromowane elementy na karoserii samochodu. Jest to przede wszystkim bardzo elegancki pojazd, jak dobrze skrojony garnitur. Przechodzimy do wnętrza i na sam początek od razu rzuca się w oczy to, o czym mówiliśmy wcześniej. Czyli wnętrze jest takie, jak mogłoby się wydawać, patrząc na samochód z zewnątrz. Czyli jest bardzo przytulne, takie skandynawskie, jasne, komfortowe, tak spokojne. Tutaj nic nie dzieje się przypadkiem, tak, i nic nie dzieje się tak, żeby nas przestraszyć. Jakby, tak? Mamy tutaj kawałki, znaczy mamy tutaj elementy drewniane, skóra absolutnie znajduje się po prostu wszędzie. Nawet na desce rozdzielczej. Wszędzie, gdzie można. Tak. I trzeba przyznać, że efekt jest naprawdę dobry, bo imponują mi tutaj te przeszycia, które są zarówno na boczkę, jak i na desce rozdzielczej. Tutaj się ciekawie odcinają, tak? Bo jest ciemna deska, jasna nić. Bardzo podoba mi się też to właśnie dwukolorowa kierownica. Fajne to sprawia wrażenie. Fajnie. A ta kierownica ma bardzo fajny wieniec, bardzo dobry, idealnej grubości. Rzeczywiście. Jeżeli chodzi również... jakby uczucie komfortu wzmacnia to, jak się siedzi na samych fotelach. Fotele przednie są niezwykle wygodne. Co prawda powiedziałbym, że mają trochę delikatne trzymanie boczne. Nie wiem, czy niezbyt delikatne, bo ciało się zsuwa na zakrętach czasem. No ale one mają być przede wszystkim komfortowe. Są one tutaj podgrzewane, wentylowane, sterowane elektrycznie i mają funkcję zapamiętywania dla trzech osób. Warto zwrócić uwagę także na aspekt wizualny tych foteli, bo mamy tutaj zintegrowane zagłówki. Trzeba przyznać, że bardzo ładnie
a one się komponują, są takie smukłe i jest to bardzo takie designerskie, bym rzekł, bo naprawdę wygląda bardzo ładnie. Miejsca jest tu naprawdę mnóstwo, zarówno przed nogami pasażera z przodu, jak i z tyłu. Nie będzie go brakować. Nad głowami jest go bardzo dużo. Pasażerowie tylnej kanapy szczególnie dobrze będą się czuć podczas dłuższej jazdy. Boczne przeszklenia są spore powierzchniowo, dzięki czemu nie ma uczucia klaustrofobii w drugim rzędzie siedzeń. Co do wygody przedniego fotela, to nasz egzemplarz posiada elektrycznie regulowane fotele kierowcy i pasażera z opcją pamięci, wentylacji oraz podgrzewania. To elementy pakietu Winter Plus, dostępnego za dopłatą 4000 zł, a to naprawdę niedużo, biorąc pod uwagę, że pojawiają się tu też podgrzewane tylne fotele oraz podgrzewana kierownica i przednia szyba. Kolumna kierownicza regulowana jest w obu płaszczyznach, dzięki czemu znajdziemy łatwo własną, wygodną pozycję za kierownicą. Co do schowków, to nie ma ich tutaj jakoś bardzo dużo, ale myślę sobie, że nie ma tragedii. Jeżeli chodzi o kieszenie w drzwiach, no to one są zbyt wąskie i nasza 1,5-litrowa modelowa butelka by się tutaj nie pomieściła. Warto pochwalić na pewno schowek przed nogami pasażera, bo on jest bardzo długi, bardzo jest głęboki. Ja tam wszystko zmieściłem, tam dwa soki litrowe. Nie wejdzie do kieszeni, ale wejdzie. Ale no, mnóstwo i bardzo rzeczy. Dobrze się zamyka. Tak. Niemalże walbi. Domykamy i jest zamknięte. Tak. Za wszystkimi przyciskami funkcyjnymi tutaj znajdującymi się na konsoli środkowej znajdziemy ten tradycyjny dla Volvo schowek, którego zawartość widać chyba tylko jak się otworzy drzwi, jest się na zewnątrz, bo jest on bardzo tutaj tak zagięty, schowany. No i jest to zawsze jakiś dodatkowy sposób na zagospodarowanie miejsca. Pomiędzy kierowcą a pasażerem jest tutaj taka roletka razem z gniazdem. Zapalniczkowym. Dwa uchwyty na kubki, oczywiście modelowy kubek. I tutaj mamy podświetlane uchwyty, bardzo delikatne. I oczywiście podłokietnik, który nie jest co prawda regulowany do przodu, do tyłu. Ale jest fajne to, że ma złącze USB, ma złącze AUX i jest całkiem spory. Z tego wszystkiego nie powiedzieliśmy o dodatkach multimedialnych znajdujących się w Volvo S80. Pierwszy z nich to elektroniczne zegary, które posiadają trzy motywy. Motyw sportowy, motyw ekologiczny oraz motyw klasyczny. Motywy dozują ilość informacji, które nas interesują, a dodatkowo naprawdę ładnie wyglądają. Choć akurat w naszym egzemplarzu najlepiej wygląda motyw klasyczny. Najlepiej komponuje się z charakterem tak skonfigurowanego samochodu. Animacje są bardzo ładne, a obsługa jest prosta i intuicyjna. Na konsoli centralnej znajduje się wyświetlacz systemu multimedialnego, który został bardzo prosto zaprojektowany. Menu jest łatwo dostępne. Jedynie do obsługi można by się przyczepić, gdyż realizowana jest za pomocą znajdującego się na konsoli centralnej małego pokrętła. To niewygodne rozwiązanie. Samo menu jest proste, jak uczy Magda Kessler. Nie rozprasza uwagi kierowcy, nawet można się z niego czasem czegoś nauczyć. Dobra, koniec gadania o wyposażeniu i przejedźmy się tym Volvo S80 z silnikiem D4, czyli 181-konną jednostką. To co tak tutaj słyszycie, to są kamyczki, to jest nowa droga, więc nie przejmujcie się, to nie samochód. Jak się w ogóle spisuje sam samochód, sam silnik? Zdecydowanie dobrze, czujemy się bezpiecznie tak naprawdę, bo wiemy, że 181 koni w zupełności wystarczy i w każdym momencie, gdy będziemy chcieli przyspieszyć, wyprzedzić lub uniknąć jakiegoś zdarzenia, samochód sobie da radę, dodatkowo wspomaga nas masa systemów, które naprawdę działają zbyt dobrze niekiedy, bo wszystko naprawdę tutaj pika. W momencie, gdy zjeżdżamy z pasa naszego, w momencie, gdy zbliżamy się zbyt szybko do pojazdu i dodatkowo tam się potrzebą takie lampki świecą. Coś, co wyglądało na początku jak head-up, wcale nim nie jest, to jest po prostu rząd czerwonych lampek. I żółtych też chyba. Tak, i żółtych, które mrugają albo zaczynają stale świecić, jeżeli dojdzie do jakiejś niebezpiecznej
z pozoru niebezpiecznej sytuacji. Równie dobrze działa system ASP, który tak. mieliśmy okazję sprawdzić, niezwykle bo mamy takie warunki, jakie mamy. I jest dużo lodu, śniegu, więc tutaj zostajemy bez problemu przez ten system wyprowadzeni na prostą. Tutaj nie ma obaw o jakieś zagrożenie. Tak, rzeczywiście. A jeżeli chodzi o sam silnik i samą 8-stopniową skrzynię biegów, to no, silnik jest żwawy, no, przyspiesza, tak, osiągamy znaczne prędkości. Jeżeli chodzi o samą skrzynię, no to trochę odstaje od tych konstrukcji takich typowo niemieckich, jak dwusprzęgłowe DSG czy coś takiego, bo jednak te biegi co prawda zmienia szybko, ale jednak czasem trzeba na nie poczekać. W gamie jednostek Volvo S80 znajdują się 3 jednostki benzynowe oraz 3 jednostki wysokoprężne. Benzynowe to T4 180 koni, T5 Drive i 245 koni mechanicznych oraz T6 AWD 304 konie. Wśród silników diesla znajdziemy D2 115 koni, D4 i Drive 181 koni oraz D5 215 koni. Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie powiedzieli również o spalaniu. W przypadku tego auta również warto o tym powiedzieć, bo jest naprawdę dobre. I bez włączania trybu Eco Plus, który na dodatek jeszcze zmniejsza spalanie, osiągnęliśmy na trasie przy 90 km na godzinę spalanie rzędu 5,3 litra na 100 km. W mieście 7,3 litra na 100 km, a na autostradzie 8,5 litra na 100 km. 8,5 litra przy jeździe z prędkością 140 km na godzinę, z wyłączoną oczywiście klimatyzacją. No i z oponami zimowymi. Jest to naprawdę bardzo dobry wynik, zważywszy na to, że auto waży 1795 kg. Tak więc producenci dokonali niemalże cudu. Tak duży samochód z tak małym spalaniem, to jest naprawdę fantastyczna rzecz. Volvo S80 posiada z przodu kolumny MacPhersona, a z tyłu układ wielowahaczowy. Jest to raczej tradycyjny system tłumienia. Auto jest bardzo komfortowe, zmiana trybów jazdy powoduje czasem usztywnienie tego zawieszenia, jednak i tak nie da się oszukać prowadzącego. To limuzyna przeznaczona do komfortowej, spokojnej jazdy z punktu A do punktu B. Tłumienie poprzecznych nierówności zasługuje na pochwałę. Wspomaganie układu kierowniczego to konik Volvo S80. Kierownica chodzi delikatnie, tak jak przystało na konkurenta BMW 5, Mercedesa E czy Audi A6. Zupełnie nie czuć prędkości. Prędkość nie czuć, nie dobiegają tutaj szumy i inne tego typu dziwne rzeczy, ale to, co mi tutaj troszkę przeszkadza, to ten dźwięk silnika wysokoprężnego, bo tutaj rzeczywiście słychać ten klekot charakterystyczny dla diesla, ale to jest chyba tylko urok. Diesli. Kle. Tak. Podsumowując, przejdźmy od razu do cennika. Zatem minimalnie zapłacimy za Volvo S80 164 tysiące złotych. I tak. Oczywiście za bazową wersję nie jest to wygórowana cena za limuzynę, jednakże oczywiście każdy chyba, kto kupuje nowy samochód, musi liczyć z wydatkiem, który związany jest z dodatkowym wyposażeniem. Tak, tak, bo warto sobie tutaj coś tam dołożyć, czy jakąś skórę, czy coś innego, podgrzewanie fajnego, foteli. Tak, właśnie, podgrzewanie kierownicy jest bardzo, bardzo przyjemne. Tutaj na dodatek to jest po prostu Volvo, to jest flagowa limuzyna Volvo, więc ona oczywistym jest, że już i tak będzie przepełniona technologią zapewniającą bezpieczeństwo podczas jazdy i tak dalej. A tak w ogóle, jaka jest nasza opinia na temat tego auta? Jak najbardziej pozytywna. Samochód sprawdził się naprawdę bardzo dobrze, jesteśmy zadowoleni, no i oczywiście widzimy te różnice między Volvo a Mercedesem, Audi oraz BMW. Tak, ale myślę, że dla każdego auta w tym wypadku jest miejsce, tak? I każdy samochód znajdzie swojego amatora i z pewnością są rzesze ludzi zainteresowanych tego typu autami, autami spokojnymi, no bo Volvo właśnie takie są. I przede wszystkim ja tutaj zwróciłem uwagę na to, jak bardzo komfortowe one są. Podczas jazdy są mega komfortowe. Takie zawieszenie jest miękkie, takie puszyste. Tak, i przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, że Volvo ani swoim wyglądem, ani jakością wykonania, wykończenia i materiałami użytymi do produkcji nie odstaje od swoich konkurentów. Co prawda, jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą, niektóre rozwiązania technologiczne trąci myszką. Przestarzałe są, ale czuć ząb czasu, tak. Tak, ale mimo wszystko jest dość, no tak jak powiedziałeś, spokojnie i widzę tutaj osoby
no nie młoda, ale biznesmenów, ewentualnie starszych. Lekarzy. O, bardzo mi pasuje do lekarzy. Tak. Bardzo. Taki albo samochód dla dentysty. Jakoś naprawdę opanowanego tak, tak, i spokojnego. Statycznego. Ale doceniamy, każdy może mieć takie wogo. Oczywiście. Dobrze, to w takim razie dziękujemy za oglądanie tego testu, tego odcinka. Zapraszamy do oglądania kolejnego za tydzień. No i tutaj gdzieś możecie kliknąć przycisk subskrybuj, żeby dodać się do grona widzów naszego programu, stałych widzów. Mam nadzieję, że klikniecie. No i co? No to do zobaczenia. Na razie. Na razie.